Cześć wszystkim! Znowu Pornio 7, dalszy ciąg Factorio. Dobra, dzisiaj zajmiemy się produkcją stali oraz wszystkiego z tego, co może dalej z tego wyniknąć. O, patrzcie! Ruda uranu prześwituje nawet jak coś się na niej postawi. Ciekawe, nie wiedziałem. Okej, dobra, lepiej tam jechać. Dobra, zanim to jeszcze zrobimy, mała rzecz, którą mógłbym tutaj na szybko zrobić. Światła. Tak, ponieważ na nagraniach na pewno dosyć ciężko niektóre rzeczy zobaczyć. Więc tak, będziemy potrzebowali tutaj prętów, a tutaj światła. Stukład, trzy żelazne pręty, jedna płytka. Ojejku, znowu nas atakują. Na szczęście, szybko sprzątnęły działka. Tak, więc jak już zrobimy produkcję stali, będę musiał również zacząć produkować magazynki masowo. A dobra, na razie jeszcze ataki nie są zbyt silne, więc mamy czas. Dobra, ciach, ciach, ciach. I jeszcze tak. Dobra. I jakaś malutka skrzyneczka, w której będziemy to pakować. Tak, to jest problem. Tak lepiej. Tak, nie będzie pracować na pełnej wydajności, ponieważ cały czas mamy mały problem z żelazem. Możemy go troszkę polepszyć. Na przykład robiąc, stawiając tutaj jeszcze parę rozdzielaczy, żeby z innych linii również powoli spływały. O, w ten sposób. Więc my tutaj też postawmy. No tak. Dobra. A teraz do właściwej rzeczy. A, dobra. To ja patrzyłem jedną rzecz. Dobra, dokończmy najpierw tą linią. Żelazo również nam się przyda. Tak, i jeszcze tutaj. Stawię sobie również miejsce na trzecią linię żelaza. Tutaj. A dopiero obok będę stawiał linię z stalą. Te zasoby prędzej czy później się skończą, więc te linie będę wydłużał dalej jeszcze do dwa razy tyle. Więc będzie można je troszkę upgrade'ować. A na pewno prędzej czy później się to przyda. Dobra. Podajniki. Ciach, ciach. Tak, dobrze to zrobiłem, tak. Dobra. I stalu. Ojejku, podajniki się skończyły, dobra. Jak tam stoję z tymi 108 ciągami, ok. Tylko podajniki mi są potrzebne. O. Ok. Znowu coś zderpiłem. Tak. Nie ma tutaj dostępu do żelaza. Tego nam się nie produkują. Zielone płyty. Płytki. A, właśnie. Nie wspomniałem o tym, ale jak widać zmieniłem ustawienie głównej macierzy. Zrobiłem dwie kratki odstępu pomiędzy każdym surowcem. Dzięki temu można łatwo robić przejścia, nie trzeba kombinować już z tymi podwójnymi. Oraz łatwiej zrobić zejścia z macierzy, więc... więc dużo ładniej to wygląda i na pewno dużo lepiej będzie się sprawowało. Mniej trzeba będzie używać... właśnie przejść tak jak tutaj. Więc możemy zrobić tylko coś takiego. I ciach. Dobra. Sobie dziabnę wszystkie. No i dobra. Jeszcze tylko okablowanie.
Właśnie nie tylko, jeszcze musimy tutaj zrobić surowce dowieść. Okej. Mógłbym to jakoś sprytnie rozdzielić. Chyba raczej powinienem tak zrobić. Okej. Dobra. To jeszcze jeden rozdzielacz dam. Ponieważ część będzie szła jeszcze w tamtym kierunku. Okej. I zobaczmy. Małe spaghetti tutaj trzeba będzie zrobić znowu. Okej, dobra. Wieżyczki atakują, ale nie otrzymują obrażeń, więc jest spoko. Na razie. Nie musimy się tym przejmować. Okej. Tak, tutaj się nie zmieszczą. Ponieważ tutaj nie mam jak przejść. Mógłbym sobie tą linię rozdzielić, ale to by było bardzo brzydkie i nieładne. Dobra, zróbmy to tak. Tutaj, to tutaj, raz tutaj będzie rozdzielnia. Okej, teraz się sprzątniemy, że w sumie to jeszcze nie jest potrzebne. Dobra. Okej, dobra. Tylko jeszcze tutaj musimy do... Mało węgla, co? Dobra, zaraz również się tym zajmiemy. Może to troszkę cofnę. A tak. Teraz węgiel będzie mógł sobie tędy pójść. Dobra. Jeszcze jednej rozdzielni potrzebujemy. Może tutaj sobie dziabnę. Ponieważ tutaj jeszcze potrzebujemy ją dostarczyć oraz dalej tam. Okej. Okej, możemy to jeszcze przesunąć o jedno pole. Ponieważ tak, tutaj będzie rozdzielnia. Tutaj potrzebujemy się zagłębić z powrotem. Okej. No. I ładnie. Ślicznie. Dobra, czy tutaj leci na pewno węgiel? Tak, leci, ale mało. Mam jakieś koparki przy sobie? Nie mam. Dobra, szybko skoczę. Ponieważ na pewno będziemy chcieli również coś z tym zrobić. Koparki, koparki. Tak, je również powinniśmy magazynować. Jak się nie magazynuje, to bardzo mało wchodzi do fabryki.
Powiedzmy tylko dwa staki. Okej. O, przy okazji zobaczcie. Radary już troszkę odkryły naszej okolicy. Okej, wygląda na to, że mamy na dole wodę. Więc troszkę nas to będzie ograniczać w przyszłości, ale spoko. Chyba raczej jeszcze nie będziemy mieli z tym problemu. To wszystko działa? Tak, poza tym, że żelaza brakuje. Tutaj zrobimy przyłączkę. No i dobra. O tyle z żelazem. Jeszcze dostawmy te dwie wiertnice przynajmniej. Tak. Może więcej. Tak szkoda widzieć taki biedny. O, tylko dwie wziąłem, dobra. No to później. Dobra. Tutaj sobie zostawię jeszcze miejsce na linię dodatkową z tymi. A właśnie, potrzebujemy sobie bardziej zautomatyzować produkcję piecy, ponieważ będziemy ich jeszcze troszkę potrzebowali. Dobra, no to znowu trochę biegania. Wezmę kamienia. Zbuduję tyle, ile będę w stanie. A, tutaj mam mały zapas kamiennych piecy, dobra. No, ale przydałoby się je trochę zautomatyzować. Więc wiertnice 12 na razie starczy. Czy gdzieś produkowałem słupy? Jeszcze chyba nie. Dobra, więc ty wróci do produkcji słupów. Dobra. To na razie starczy. A z automatyzowaniem może troszkę później się zajmę. Więc tak. Tutaj będzie kolejnie na linie podażowe. Tutaj tak. Wolę sobie wszystko wyklikać, żeby potem być pewny, że na pewno wszystko dobrze działa. Nie zostawiłem jakiegoś miejsca. Dobra. O, na przykład tak. I dobra, to będzie trzecia linia w przyszłości. A teraz zajmijmy się produkcją stali. Stal wygląda tak, że po prostu musimy z powrotem żelazną płytkę wsadzić do pieca. Więc mógłbym tutaj podłączyć sobie żelazne płytki i transportować tutaj do pieców ze stalą, ale jest taki fajny, znalazłem na necie fajny schemat, jak to robić bezpośrednio z żelaza. A więc tak, my sobie tutaj podajnik, tutaj będziemy dostawali żelazo, pójdzie do pieca. Okej, wszystko jest równo. Z tego pieca będziemy mieli duży podajnik i będzie on serwował do pieca który będzie wytapiał właściwą stal. Dobra. Tutaj będzie wyjmował i tutaj będzie wyjście. Problem jest tylko taki, że potrzebujemy również dostarczyć węgiel do tego pieca. Ale tym się za chwilę zajmiemy. Dobra. Najpierw to dokończmy, taką linię. Okej, mam nadzieję, że nic nie skopałem.
Chyba tak, chyba powinno działać. Dobra, tutaj będzie wchodziło czyste żelazo. A stąd będziemy sobie pobierać węgiel. Za chwilę to zrobię. Okej. Nie, tak to się tego nie da zrobić. Że czerwony później postawimy. Dobra. Okej. I druga linia. W sumie to będzie wszystko pierwsza. Dobra. Dobra, teraz jeszcze czerwone trzeba dostawić. Czerwone będziemy, powiedzmy, tak stawiać. Okej. Tak. Okej. A węgiel będziemy dostarczać podziemnymi. O, w ten sposób. Dzięki czemu będą mogły się krzyżować z tymi czerwonymi podajnikami i nie będzie problemu. No i dobra. To jest nasza pojedyncza linia do wytapiania żelaza. Dobra. Pożyczmy sobie tutaj trochę żelaza. Będzie ono tutaj lądowało. A węgiel natomiast tutaj. Okej. Dobra, jeszcze trzeba to okablować. I o ile nic nie skopałem, to powinno działać. A, jeszcze musimy podłączyć do głównej sieci. Dobra, ty jeszcze potrzebujesz prądu. Psułeś mi wszystko. Dobra. Masz węgiel? Masz. Tak, do przetopu żelaza potrzeba dużo. Do przetopu stali trzeba więcej płytek niż jedna. Ale z tego co widziałem na sieci, to powinno działać dobrze. Okej, dobra, wrzucimy więcej węgla. Wygląda na to, że nadal mamy pewien deficyt. To w sumie mogę już skasować. Okej, tutaj już nie mogę, ponieważ zacząłbym zgarniać. Okej. Tak, i teraz żelaza z powrotem brakuje. Więc zajmijmy się od razu tym. Skoro już tu jesteśmy. Jeszcze tutaj może dorobimy sobie linię. Trochę jakoś tutaj może dziko puścimy czy coś. Okej, dobra, koniec. Tak, na razie chyba nikt się nie obrazi, jeżeli tutaj po prostu puścimy. Z tych terenów tak na razie nie będziemy nic kopać, ponieważ mieszałyby się surowce. Okej. Spaghetti się tworzy, ale dobra. Zróbmy tutaj jeszcze jakieś połączenie. Ale nie wiem, czy to będzie działać. Nie, nie będzie. Wyraźnie nie będzie działać. Okej. Ale może tutaj troszkę przekombinowałem. Że na razie powiedzmy, że
pewno to chcemy łączyć. Okej, dobra. Że wystarczy po prostu jak tak połączę. Okej, to wtedy, że teraz tutaj nie będę miał. Damn it. Okej. To musi zostać. I połączmy może tak. Tak, to jest za mało miejsca. Dobra. To będzie jednocześnie łączyło i rozdzielało. Dobra. Okej, mam nadzieję, że nic nie zepsułem w międzyczasie. Chyba nie. No i dobra. Mamy pierwszą produkcję stali. Coś tu potrzebujesz? Tak, potrzebujesz inserterów czy podajników. Musiałem się zderpić tutaj. Okej, poprawmy to szybko. No i dobra. No i produkcja stali może ruszyć, powiedzmy, pełną parą. Na razie myślę, że tyle stali powinno wystarczyć. Jeszcze tutaj dorobię sobie drugą taką samą linię w przyszłości. Na razie dla wyglądu weźmy sobie to, wyrównajmy. W ten sposób. I poprowadźmy do naszej macierzy stalowej, która jest tutaj. Okej, dobra. To skasuję, żeby ładniej to poprowadzić. I dobra, jedziemy. Też powinno iść pod ziemią w ten sposób. To też. Okej, i pasy się z powrotem zapełniły żelazem, więc chyba pomogło. Przynajmniej na razie. Dopóki nie zaczniemy robić niebieskich pakietów naukowych, to powinniśmy być z grubsza usadzeni z żelazem. Niebieskie pakiety naukowe będą wymagały dużo żelaza. Okej. Tutaj na razie sobie po prostu tutaj wyrównam. Będzie dużo zmarnowanego, a raczej powiedzmy będzie się magazynowało na tych pasach. Ale dobra. Tak na razie nie potrzebuję aż takiej produkcji stali. Dobra. Co w następnym kolejności chciałem zrobić? A, badania jakieś. Głupio, żeby się marnowały. Czas, dobra. Ciach. Skoro mam już stal, fajnie byłoby zautomatyzować sobie produkcję średnich słupów elektronicznych oraz dużych słupów elektronicznych. Już wtedy nie musiałbym korzystać z małych słupów, bo do małych słupów musiałbym cały czas ścinać drewno. Co byłoby trochę tak irytujące. Okej, okazuje się, że do nich już nie potrzebujemy drutu, tylko bezpośrednio z miedzi to robimy. Fajnie. I przy okazji, tutaj jak już będę dostarczał miedź i stal, mogę sobie tutaj otworzyć produkcję amunicji. Tak, jedna żółta wystarczy na trzy czerwone. Ok.
To zorganizujmy to jakoś. Zrobił sobie smy tutaj fabrykę. Jedną, tutaj drugą. I tak. Będziesz produkowała duże słupy, ty będziesz produkowała średnie słupy. Aj. Nie potrzebuję skrzynki. Aha. Żelazna skrzynka. Dobra, produkuj sobie jeszcze trochę, przydadzą się. I tak. Skrzynka tutaj, jedna skrzynka tutaj. Tutaj potrzebujemy stali oraz miedzi. Jak dużo ich potrzebujemy? Całkiem sporo. Więcej stali potrzebujemy niż miedzi. Nie, obu potrzebujemy jednakowo. No dobra, to nie będą zbyt ruchliwe fabryki, więc jeden pas powinien wystarczyć na oba. Więc sobie mieć sobie z tej strony puszczę. Tej strony przyjedzie stal. Ura musi najpierw się przekopać pod miedzią oraz pod żelazem. Dobra. Ten sposób. W sumie mogę dać szybki inserter. Czy puka podajnik. Będą musiały sporo tutaj ładować surowców. Okej, okay. Ciach, ciach. A, jeszcze tutaj. Okej, okay. Na razie stal ląduje tylko na jednej linii. Ale dobra. A, to tylko ta początkowa partia była niewyrównana. Okej, dobra, robi się ciemność, więc może ograniczę produkcję. Nie zauważyłem. I poustawiajmy trochę lamp. Pewno na nagraniu będzie lepiej widać. Tutaj walniemy sobie lampę. Tutaj. 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 To się będzie samo oświetlać. Tutaj jakąś lampę, tutaj, no i jeszcze może tutaj parę, również dla wyglądu. No i ładnie. Już to jakoś wygląda. Dobra, to jeszcze zróbmy sobie od razu produkcję pocisków. Dobra, dużo potrzebujemy żelaza do pocisków? 4 na 1 sekundę. Więc tak średnio. Więc myślę, że podajnik zwykły, czerwony sobie poradzi. Okej. Tutaj stąd będziemy brać. Będziemy jechać w ten sposób. Tutaj dociągniemy sobie linię. No i dobra. Stop. Czy u jednej fabryki? Okej. Więc generalnie chcę, żeby to było żelazo tylko po jednej stronie. A! Zdjąłem ręce z klawiatury, przestraszyły mnie trochę. Tak, ty wracaj do bronienia tutaj. Okej? Tak, będziemy musieli niedługo do nich odwiedzić, że będą miały produkcję żelaza, znaczy raczej amunicji. Dobra, w sumie
Tylko ta fabryka potrzebuje żelaza. Więc mogę zrobić tak. Stąd sobie będę pobierał żelazo. A tutaj będę wkładał zwykłą amunicję. Tutaj trzy fabryki będą jeszcze produkować amunicję, która się nazywa przebijającą. Magazynek przebijającej. Generalnie nie ma czegoś w faktorii, czegoś takiego jak przebijanie pancerza. Co prawda obcy z czasem robią się coraz twardsi, mają coraz większy punktów życia oraz coraz więcej pancerza, ale faktory nie ma czegoś takiego jak przebijanie punktów pancerza, tylko po prostu ta amunicja przebijająca zadaje po prostu większe obrażenia. Więc tym się różni. Okej. Zróbmy. Amunicja zwykła, tutaj przebijająca. I jeszcze energia. Okej. Ta jeden czerwony niestety nie starcza. Okej, co ze stalą? Po prostu się skończyła. Okej. Załatwmy jeszcze to. Rozdzielacze się skończyły. Cholercia. Dobra, więc wiecie co, na razie zrobię to tak. I będzie dobrze. Dajność wydobycia. Co my chcemy? Na pewno chcemy zrobić to wszystko, co nam by odblokowało zaawansowane pakiety. O nie, to już mam odblokowane niebieskie pakiety. Okej, dobra. To hulaj dusza, co chcemy teraz? Możemy sobie zwiększyć obrażenia w sumie. Materiały łatwopalne. Meh. O, stalowe piece. Zaawansowane przetwarzanie odblokuje nam stalowy piec. Dobra, to się przyda. Dobra, wy byś produkujecie, tylko potrzebujecie jeszcze stali. Czy to jest... Nie jest zablokowane. No to zablokuje. No i dobra. Okazuje się, że nasza... Aha, dobra. Znowu coś skopałem. Razem z... Tak. Źle ustawiałem podajniki. Dobra. Moja mea culpa. Ale teraz już wszystko powinno działać, tak? Dajesz? Halo? Czemu nie zapodajesz węgla? Nie wiem, będę musiał to jeszcze sprawdzić. Na pewno wiem, że podobny zestaw, układ powinien działać. Tutaj? Tutaj chyba działa, co? Tutaj działa, a tutaj dalej nie. Okej, dobra. Zobaczę, czy coś tu trzeba jeszcze poprawić. Dobra, w następnym odcinku. Myślę, że zautomatyzuję sobie produkcję piecy oraz generalnie z kamieniem coś zrobię, a później powoli zacznę robić rzeczy do robienia ropy. Ponieważ po stali ropa jest kolejnym surowcem, którego będziemy potrzebowali do dalszego awansu. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!